Dzisiaj! Dzisiaj mam bardzo małą paczkę i jedną trochę większą. Oła, to ciężkie. I sługuskę. I pomocnicę, bo to długo zejdzie. Tutaj są trzy popy z pop winyl i obecnie była tam duża dostawa, więc jak chcecie, to możecie coś zamówić z mojego linku, który jest w opisie. I wtedy się gromadzą na moim koncie monety, a za monety robię konkursy. Baba będzie to otwierać, a ja tę dużą wezmę. Bo to jest żyleta. Co u te jaja zaraz. Oooo! Ta paczka jest ze sklepu MP. To jest dojczowy sklep. W sensie zamawiacie na polskiej stronie po polskiemu, ale wysyłają z Niemiec, więc to tak ze dwa tygodnie szła. I ogólnie baba nie wie, co jest w tej paczce. Ani jednego popa praktycznie nie wie. No ze dwa może? Wiem. Nie wiesz. Tak ze dwa. No ze dwa wie, a jest ich tu trochę więcej, także będzie surprise motherfucker, nie? Samuel kurwa Jackson, dobra. To jest większe niż murzyńskie opona. Rzeczy. No i nie mówię tego rozciąć. Ona nawet nie umie tego otworzyć, a już tą otworzyłem, no właśnie tak. No bo otworzyłam, tylko je łączy taki właśnie tak jest jeden... współpraca. O, jakaś prawie srajtaśma znowu. No, zabrałeś mi content. Nawet nie ma tych. Chłopie, ja tego nie ogarnę. Pierwsza dezynfekcja po otwarciu, dawaj łapska. Bo pan kurier to macał dzisiaj swoim napletkiem. Czym? Nie wiem. Przyszedł pan kurier i powiedział, ja mówię mu, że kartą zapłacę. On, nie, to paczkę to nie da się. I mi dychę ukradł w ogóle. Nie umie liczyć, no ale dobra. 10 zł w dupkę jestem. Oj, na piwek dałeś. Bra, się. Najpierw te mała, bo ta jest duża jak... A włączyłem kamerę? Jako, że kobiety nie mają pierwszeństwa, to możesz jedną najpierw otworzyć. Dawaj. Tu są z nocy oczyszczenia 3 chyba. Nie, jeszcze smakosz. Creeper. Jeepers, creepers. Du. Pozdrawiam Krzyka. Nie, bo one są... O. Creepers, creepers. Where'd you get those eyes? No, rozpaczkowuj to! No, ale to ciężko! Bo ja mam tylko 25 minut na kamerze. O. Jeepers Creepers był tak brzydki, ale mówię, dobra, już po tygodniu się przekonałem. No, rzeczywiście jest brzydki. Ale... Go wziąłem, bo Martens mówiła, że jest ładny, dzięki. Ale sam w sobie. W ogóle ma taki klej jakiś na mordzie. Znaczy jest brzydki, ale w filmie też nie oszukujmy się, tylko... No, ma jakiś taki klej. Ma coś dziwnego na ryju, na nosie, ale to zobaczymy, no, jak wyjmiemy później. Później będę robił ujęcia z bliska, na razie... Gdzie mam to stawiać? No będzie number, number 800... Co? No 832, nie? Nie. Ty tu nie ma miejsca na to, weź ten kubek wypij. Patrzcie. Kiss my, znaczy kiss me. Ta miła pani z nocy oczyszczenia. Ja mam 3 z nocy oczyszczenia, nie? I jeszcze 2 tutaj. The Purge Election Year to jest? Jakie 3? U 800... To jest... Freak Bride. Freak Bright. Dobra, dawaj to. Ona jest czarna! Pod maską nie widziałem. Ja pierdzielę. Za dużo tu jest czarnych popów. A naście. Poprawność polityczna. No. Tu nic nie ma, tu jest tylko folia, fajnie. Tu jest pop. Ale kartonów będzie. Kota sprzedam. Sprzedam kota, mam duży karton. Stawka, licytacja od stówy. O, ta jest najlepsza z nocy oczyszczenia, to jest gat. Gat nie taki, gdzie jaszczurka biega, tylko godnie. Gody. Bóg. Nie drzewo, ani ta jezioro, czy tam Bóg. Rzeka, nie wiem. To jest The Purge Anarchy akurat, to jest 811. To jest... Waving God, czyli Waving God. Mother... Dobra. Ogólnie z anarchii, znaczy z... Ej, on też jest czarny. Z nocy oczyszczenia jest 5 aż. Jest tu Baba Lady Liberty chyba? Właśnie ta, co przed chwilą wyjąłem, to jest jakiś Bobo ze smoczkiem, ale mi się tak nie podobał, że go ominąłem. Big Pig się nazywa. Jest Betsy Ross, ale to later, nie? I jest właśnie Waving God, czyli on. Proszę go odstawić. Teraz jazda się zaczyna. To jest jazda bez trzymanki. O! Bożulku. Wszedłem na tę stronę, żeby zamówić 2 popy po 30 zł, bo była promocja jedyne, a wyszło tak, że zamówiłem kilka więcej. O nie! I dzięki promocji i rabatom wyszło no, takie tam chyba 650 zł, skromne. Nigdy więcej. Także pierwszy z upiorne opowieści po zmroku. I są dwa, on jest brzydki oczywiście, czemu jest otwarty? To jest ten, co wisiał jako wróbel na strachu, strach nie? Strach na wróble. Strach na wróble, z Cary Stories, to jest Harold. No i on wisi właśnie na palu, ale to później, dobra, weź go. Później wam pokażę z bliska. No, on ma dziurę. Albo w sumie zmontuję tak, że będziecie widzieli w międzyczasie. Teraz jest drugi troll z tego.
filmu. Ale mam folii bąbelkowej. Ty, do końca życia będę klikał. Dobra. Scary Stories to jest Jangly Man. Jangly. No, do pięknych one nie należą, to się nie oszukujmy. To jest 847, ale nie wiem, gdzie ja to poustawiam, bo chciałem na tle tam, ale już poustawiałem trochę i się nie mieści. A tu jest dostawa blisko 20 jeszcze, więc ja pier... daj go tam. Tu sekretarka, stawiaj typu. Co to jest za brzu... O nie, tu jest banda, to jest normalnie Black Family, nie? Cała, miałem tylko jedną wziąć, ale no mówię, ona jest po, też po trzy dychy. No to całą familię, nie? Nie wierzę w ciebie. Mbrea, as oczywiście, tu zas będzie z 4 czy 5 nawet chyba. Boże, czy ty wziąłeś wszystkie? Nie. O, z tyłu jest, że jest 5, no i cała rodzinka jakoś tak wyszło, nie? A to zaraz, zaraz przejdziemy do reszty, mamy na Mbrea, stawię Mbrea. Co to jest? O, Ambre, a tu jest Abraham Lincoln, Daily Lincoln, as też as, nie, 837. Dobra, jak ich wyjmiemy, to pokażemy całą rodzinkę, dawaj tam. No tu jest Red właśnie. Ta, ona ma te nożyce, nie, one są kultową ikoną, będą z tego filmu, mówię wam, znaczy już są. Dzięki temu jest tak rozpoznawalny też i plakat i w ogóle, o, tu to lepiej widać. Ale to będzie, jak wyjmę, najlepiej, dawaj go. O, jest. W sumie to jest to samo, tak jakby... Adelaide Wilson, tu jeszcze bez fartuszka czerwonego, czy tam stroju. Ona, co ona trzyma? Jakiś pogrzebacz chyba trzyma. No, to takie pogrzebacz. Wiem, że światło pewnie odbija, dlatego jak wyjmiemy, będzie lepiej, dawaj tam. Bardzo tematycznie teraz będzie. Tu jest, tak ze dwa off-topiki są, nie? Special Edition Gandalf the White. Nie wiem po co mi. Nie, no lubię. Władcę Pierścieni za 100 razy widziałem, także wiecie, ja się... No Gandalf biały, nie? Jeszcze jest Amp Exclusive właśnie, Special Edition, wow. Nie wiem czemu. Ale on z 6 dych dziad kosztował. Ten jest ładny, bo był jeszcze drugi Gandalf, a on był taki brzydki. Dlaczego on był taki porysowany, mordę miał? Był bardziej może klimatyczny, a ten jest po prostu taki prestiżowy, taki gładki jak psia dupcia po sranku. Teraz mamy największą sukę tej ziemi. Spin-offa. Film to film. Jezu. Ale popis fajny. Uwaga, cytuję. Nie kupię jej, bo jest tak brzydka, no jest... że po prostu nie mogę na nią patrzeć. No brzydka jest, suka, nie? I ją kupił. The Nun Demonic, oczywiście. Film to guilty pleasure albo shit, jak to woli, ale... no, Jezus, ten nie. Horror musi być. Ja tu zbieram horrory, więc... 776 zakonnica na rejonie. Jazda z koksem. No i trzeba dopełnić kolekcję The Purge do 3. Więc mamy z Election Year znowu. Kurde, z tą folią i wszystko się otwiera. Betsy Rose! O, to ta dupcia, tu pokazywałem na kartonie. No, później zobaczycie. Tu jest faktura, to na to lepiej nie patrzeć. O, w mordę jeża. 3 kartki, ja pierdziu. O, 15 jest, podobno. O, można zwrócić, nawet jest po polsku, a nie po szwabsku. O, czty. Double Pennywise, bo tam stoi gdzieś już tam. Stoi Penny 1. O. Pennywise with balloon. Ten z balonikiem taki fajny, bo ich jest 5 albo 6 nawet chyba. Ja go biorę. Już tutaj widzę 3. O, jeszcze jest taki z jęzorem, może widać. Tam, o, też jest spoko, ale nie wiem, czy był nawet. No, ale chciałem mieć z balonem, mimo że mamy już jednego. O, teraz najlepsza zas. Pluto, taka zabawka, ma dzieciństwa moja, ale chodzi o innego, co prawda. Troszkę. Nie jest czorny. No dobra, jest, ale mam maskę. Właśnie kot został opętany i przydupił drzwi, ale to nieważne. Przez te figurki chyba od zakonnicy go opętało. Uuu, naklejka zępa! I to jedna w takie zamówienie. Jedna, rozumiecie? Może jeszcze reklamować mam za to, że tyle zapłaciłem. Nie. Najbardziej bezużyteczna figurka w kolekcji mojego horroru. Albo w mojej kolekcji horroru. Ponieważ tego nie oglądałem i nie wiem, czy obejrzę, bo to jest ta siemię takich mało. Ale to jest The Walking Dead AMC Party. To jest Alfa, nie? Ja nie wiem kto to, ale fajnie wygląda. Teraz fani mnie zasztyletują. Trzyma zakrwawiony nóż jak Myers mój, dobra. O, to jest piękne teraz, klasyk, kult. No bo cytuję, nie wezmę go, bo to jest thriller, a nie z horroru. No to jest kult, a nie żaden thriller.
The Silence of the Lambs, of course, czyli Hannibal Lecter. Lektor. Nawet pudełko jest zakrwawione, nie? Jego ryj jest zakrwawiony. Jego koszulka jest zakrwawiona. Tam ma chyba numer więźnia czy coś. I ma pałkę. Powinien... Kto mu dał pałkę w więzieniu? No tu widać, go spało. I tu jest zdjęcie. No fajne, fajne. I dwa ostatnie. O nie. Teraz największe, najbrzydsze co mam chyba. Oprócz tych Django Billów tam z tego kurwa Scary Stories. Lord of the Rings Double Rings. No piękny to ty nie jesteś, no nie oszukujmy się, Gollum, nie? Ale pasuje do kolekcji, bo jest brzydki i to do horroru może stać, nie? Nawet pasi. Bo jest brzydki. Ta już prawie nigdzie nie ma, ona jest już stara, 532 numerek, także wiecie o co chodzi. Co to jest? O nie, znowu Lorda 3, Lorda? Ty, drzewo jest! Tree Beard no, Bird. No, ale ono jest takie duże, nie? Drzewo brodą, brodą, drzewo broda, czy jest tu? Ale zajebiste, ale nie było go nawet. A co to jest? Jeszcze jest Lourdes. No to Smigola odstawiamy i ostatni, ważniejszych, Witch Kurwa King. Stephen King to jest. On jest straszny, mu w tą ryja wciągało, mu tam zasysał i nie było widać gał, bo on nie ma oczu, nie? On zasysał tym ryjem właśnie jak odkurzacz swoich wrogów. A to jest 632, czyli ta jest trochę po Gollumie i to sporo, prawie 100 numerków. A teraz idę nagrywać ładne ujęcia z przodu, z bliska, z dupki. Galadriel, co to jest Galadriel? Tu jest taka jakaś blondi ładna. O, jest Dune Harrowking nawet ten. On też był chyba, ale on... No. Legolas, w sumie mamy Legolasa. Zaraz go tu też pokażę, bo to baby Legolas. To mamy Legolasa, mamy Golluma. Mamy Witch Kinga i mamy tego, Stevena Gandalfa, nie? Boromir, dobrze, nie Lodomir. To już w sumie widzieliście to, co nagrałem, bo Incepcja jest na YouTubie, jest bliska. I napiszcie, który jest według was najlepszy, który się najbardziej podoba. Które zbieracie i właśnie z tej kolekcji tutaj, mojej już tak powiem, już całkiem pokaźnej. Który wam najbardziej przypadł do gustu, albo może czy oglądaliście, czy lubicie Lord of the Rings właśnie. Czy raczej te z horroru wolicie, bo to takie off-topiki, no ale zobaczcie, ten ma ryj gorszy niż jeden z horroru, nie? I w sumie ten, Gollum też, także pasują nawet jak nie są z horroru, pasują pod tematykę wyglądem, także możecie zamawiać popy na popwiny, link macie w opisie, wtedy nie musicie wklepywać mojego kodu polecającego, bo on się sam uzupełnia, ale w razie czego instrukcja teraz się wyświetla, jak to zrobić i tyle. A zępa możecie kupować, ale no mówię, trzeba czekać minimum 2 tygodnie, bo te paczki idą z Niemiec, także trochę to trwa i... Tak, pojemnie, żeby tyle wydać, no ale mam nadzieję, że to ostatni tak duży zakup, a reszta to będzie już z popwinel, jak po prostu jakieś horrorki tam wjadą i tyle. No nie mam już pieniędzy, nie oszukujmy się. Także to tyle w tym odcinku. Masz coś do dodania? Zapraszam do mnie. Nie zapraszam. Link pod spodem do baby, ona robiła unboxing popów z innych gatunków filmowych, przeróżnych. Zabrał mi content. Smoki z Gry o Tron, jakieś tam były też z horroru. Geralty, Pennywise mój no, kradziony. Co mi tutaj spoileruje, co tam jest typiczo mała. Jest na miniaturce, co tam jest. Nie? Macie link w opisie, nie? Tak. I tam jeszcze był, o, Rick i Morty, zobaczycie sobie sami. Kliknijcie, to zobaczycie. Jo. Bym był zapomniał. Trzeba dezynfekować łapki. O tak. Trochę za dużo polałem. Tego szpietu ty do kawy mi wleciało. O tak, tak, tak. Dezynfekujemy rączki, bo te paczki były macane przez miłych panów na magazynie. Później przez pana kuriera na sortowni i tak dalej. Wiecie, i później... Pa! Jaki spiryt.